Cześć! W tym odcinku pokażę Wam dekoder 4K Multi do telewizji od Orange. Zapraszam! Na początek zobaczmy, co mamy w zestawie. W pudełku wraz z dekoderem znajdziesz pilot i dwie baterie, zasilacz, kabel HDMI oraz kabel Ethernet i instrukcję obsługi. Dekoder 4K Multi działa na systemie Android. Dzięki niemu możesz oglądać programy telewizyjne oraz filmy w usłudze wideo na życzenie w jakości 4K. Dodatkowo możesz na nim korzystać z aplikacji z serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Prime Video czy HBO Max. Dekoder obsługuje standard Wi-Fi 6, więc możesz go podłączyć do fanboxa bezprzewodowo. Posiada też funkcję multinagrywarki. A teraz spójrzmy, jak wygląda dekoder. Na przednim panelu mamy diodę zasilania oraz czujnik podczerwieni. Na tylnym panelu znajdziemy włącznik zasilania, gniazdo do podłączenia zasilacza, gniazdo Ethernet do podłączenia fanboxa, wyjście HDMI do podłączenia monitora lub telewizora. Znajdziemy tu też gniazdo USB do podłączenia pendrive'a lub dysku zewnętrznego. Na spodzie dekodera jest jeszcze przycisk do jego resetowania. A jak podłączyć dekoder? Już pokazuję. Na początku oczywiście zasilacz. A potem kabel HDMI z zestawu. Tak jak mówiłem wcześniej, dekoder należy połączyć z fanboxem. Jeśli urządzenia stoją blisko siebie, połącz je kablem z zestawu. Natomiast jeśli są oddalone od siebie, to połączysz je przez Wi-Fi podczas konfiguracji dekodera. Włącz dekoder i poczekaj chwilę. W tym czasie możesz włożyć baterię do pilota. Pierwszy krok to sparowanie pilota z dekoderem. Na pilocie wciśnij na około sekundę przycisk mikrofonu. Pilot łączy się z dekoderem przez Bluetooth. Umożliwia on również sterowanie głosowe. Teraz wybierz, w jaki sposób dekoder będzie połączony z fanboxem. Jeśli wybierzesz połączenie przez Wi-Fi, znajdź i wybierz swoją sieć i wpisz hasło do niej. Domyślną nazwę sieci Wi-Fi i hasło znajdziesz to na naklejce na fanboxie. Dekoder sprawdzi aktualizacje. Jeśli będą dostępne, pobierze je i zainstaluje. Dalej postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli nie chcesz robić proponowanych konfiguracji, wystarczy, że je pominiesz. Zawsze możesz do nich wrócić i zrobić je później, bo są one dostępne w ustawieniach dekodera. Po zakończonej konfiguracji pojawi się menu dekodera. Aby oglądać telewizję, wystarczy tylko przejść do interesującego Cię kanału. Z poziomu głównego menu z łatwością dotrzesz do kanałów telewizyjnych, sprawdzisz program oraz wypożyczysz film z katalogu VOD. Dekoder 4K Multi to nie tylko dekoder, ale też Twoje multimedialne centrum rozrywki. Ze sklepu Google Play możesz ściągnąć swoje ulubione aplikacje i gry.
A ty? Co sądzisz o dekoderze 4K Multi? Zostaw komentarz pod filmem lub podziel się swoją opinią na naszym forum. Dziękuję i do zobaczenia!